W okresie Bożego Narodzenia wracamy z tęsknotą do polskich jasełek. Każda miejscowość, miasteczko, parafia czy wieś powraca do tego tematu na miarę swoich możliwości. Odchodzą powoli w zapomnienie piękne łowickie tradycje. Już ostatnie pokolenie mówi piękną łowicką gwarą. Jasełka te są dobrą okazją, by wszystko co piękne i cenne ustrzec od zapomnienia. Ocalić od trochę naszych zwyczajów, melodii i powiedzeń. Jasełka łączy o sobie tematy biblijne, historyczne i współczesne. Niektóre są zrozumiałe tylko dla mieszkańców tej pięknej, barwnej ziemi, ale nie zostaną na wieczną pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Oglądającym życzymy wielu wspomnień, trochę uśmiechu, a także refleksji i wzruszeń. I wchodzimy, stojąc pod choinką, w uroczysty, wigilijny nastrój. Gdy na niebie pierwsza gwiazdka wyśnie, gdy się światła na drzewku rozjarzą, za skupioną i pogodną twarzą, przy opłatku dłoń sobie uściśnię. Jeszcze jaśniej zrobi się wtedy, gdy nam serca ta jasność zaleje i popłyną śnieżną zawieje staropolskie, radosne kolędy. O panience i dzieciątku w żłobie, o pasterzach, o wole i ośle, o stajence otwartej na oścież, gdzie śpiewali pięknie aniołowie. A gdy wszystko cichnie wreszcie i noc srebrna świat cało tuli, zaśpiewamy dzieciątku luli, noc tę dalej przeżywając we śnie. Ojciec, a rusaj zesie, wilja psecie, wieczór blisko, a tu jest w lesie wszystko. A ty ćwiekszyć, bo cała wieś słyszy, czy cię wilże willa, ale krowom trzeba dać, boryczo, a dziś będą po ludzku gadać, to co aż powiedzą? To choć siana przynieś trochę i na stole rozłóż, bo stółce sianem okryć i rozłożyć obrus. Kaśka, po co się kładzie siano pod obrus? Witek, wisaj te łańcuchy i anielskie włosy, bo do pasterki nie ubierzemy tej choinki. Przecież widzisz, że wieszam, ale powiedz, po co się kładzie siano pod obrus? Bo Pan Jezus urodził się w stajence, a Matka Boska owinęła go w pieluski i położyła w zubeczku na sianecku. A pampersów nie miała? Ależ ty głupi wariat! Pan Jezus w pampersach! Masz ty siano kobito i nie krzycz, bo kto krzyczy wile, cały rozdar się będzie. Patrz na go, jaki mądry prorok! Tę cielistą, cybioną. Bioną, przecie nie położę opłatka na cielisty serwetce. A dyć tego różowego opłatka nie kładź na stole, bo to nie dla ludzi, tylko dla bydła z sianem. Dziadek, a ty mógłbyś już przynieść ten snopek ze zbożem i postawić wedle ściany, tylko nie naśmieć, broń Boże, na dywany. Kaśka, po co się przynosi snopek do izby?
Witek, chyba cię zaraz łeb palne za te głupie pytania. Czego was z koleucy, ta wasza katechetka? Przecież nie o zbożu. Ale zrozum, Betlejem to miasto chleba. Snopek do izby wnosi się po to, aby był rodzajem. Zrozum wreszcie ty baranie. Mamo, ona nam nie mówi baranie. Przecież nie osioł ani owca. Kaśka, ja cię chyba zaraz pobiję. Jak ją z pogodzem wilje, to na rok wam starcy. Co za bachory, tylko się gryzą i na siebie warcą. Kasia, zobacz, czy Wacek nie obudził się przez te przytrzaski. Nie, śpi jak zabity w tej kołysce. Takiemu to dobrze. A u nas jest choinka, mamy pierogi i karpie. Fali pięta. I wujek przyjedzie z Łodzi, przywieźli mi łyżwy i nacy. Wynoś się, pęku, wille po wsi się nie chodzi, bo to nieszczęście przynosi. Nie wypędzaj dzieciaka, przecie u nich bieda. Mamo, mamo, zobaczyłem pierwszą gwiazdkę na niebie. Już czas na kolędę. To szykujta się. Ojciec, ubiędzę się trochę. Kaśka, stawia już lichtarze. Witek, kładź łyski, serce i noze. Jędryk, kapustę z grzybami, pirogi. Wojtek, karpie, ziemniaki, kołace i barsz czerwony. Bo teraz Józef i Maryja chodzą po kolędzie i pytają szczerze, czy ich ludzie przyjmą na wieczerze, bo tej nocy Chrystus się narodzi. Dziaciuś, a gdy będą chodzić, to u nas zostaną, prawda? Tak, wnosiu, u nas zostaną, bo ich poprosimy. No to się sykulita. Kasia, ty weź Ewangelię, bo ty ładnie cytos. Dziadek, ty tam siadaj, bo ty jesteś najstarszy, będziesz opowiadał. Krzesło zostaw ta wolne, bo to dla ważnego gościa. Dzieciaki, zapalaj te świeczki i już cicho bądź tam. Ja będę zapalał, bo dziewczyny się z kościele nie zapalają. Mas, i zapalaj nie zdaro, ty moja kościelna ofiaro. No, dzieciaki, teraz już spokój, cicho sam. To już wszystko na stole postawię, żebym się później nie kręciła. I niech będzie bogato. Karpie, pierogi i zupy grzybowe. Kluski z makiem, kasa z mlekiem i placek z jabłkami. Kompot z grusek, sernik ze śliwkami. Dziadek, no to już ze cyną. Ojciec, weź harmonię, to nam do kolędy powtórujesz trochę. Żeby przeprowadzić, Chrystus nosi się w całym państwie. Wierzy ten
monastyrii był kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Mój Boże, Pan Bóg pozwolił nam doczekać jeszcze jednej wigilii. Dużo człowiek przeżył, różnie było. Za okupacji była bieda, za komuny kołchozami straszyły, ale Bogu dzięka, wszystkie dwa przeżyły. Teraz wszyscy przy zdrowiu, wesołe i chleba mamy dostatek. Chodźmy na Lemencie i dom nowy żeśta postawiły, i dzieci obli galante i wstydu nie przynoszą. Za wszystko Bogu dziękę i świętej Wiktorii. Dziadziuś, a kiedy będzie opłatek i czego mam ci życzyć? Witek, teraz nie przeskadzaj, bo wszyscy z dzieciotek gotają. Dzieci i wnuki kochane, bierę w ręce ten święty chleb, jak ksiądz podniesienie, i łamię, i dzielę się z wami. Bo woskochum szczerze i wum życzę, najpierw babci, moja drogo, nie zawsze byłem dla ciebie dobry. Bóg ci zapłać za wszystko. Przebacz mi i nie pamiętaj. Bóg zapłać ci, ojciec. Dobry byłeś dla mnie. Dobry i tobie Bóg zapłać. Znowu nas ukochany i synu nas kochany. Nasze zywiciele, nie zmarnowaliśmy nasy pracy. Dobrześ ta dzieci wychowali. Usta nużą człowieka. I wam Pan Bóg poszczęści w tym roku i dalej. Wnuki nasze kochane, podpory nasze w starości, nasze wesele na co dzień, bardzo was kocham i modlę się za was. Rośnij ta zdrowo i mądre, żeby Kasia była doktorem, a Witek księdzem. Dziadziuś, ja będę lotnikiem! Dziadziuś, ja naprawdę będę pediatrą. Bardzo lubię dzieci. O mój Boże, spłakałam się. Mama, Kaśka mnie nie życzyła. Życzę ci, żebyś był duży, jak na lotnika przystało. Żebyś był mądry i dobry. A ja nie jestem dobry? Dobry jesteś, ale tak średnio. Ale żebyś był bardzo dobry, pocałuj mnie teraz. Mama, Kaśka każe się całować, a ja nie lubię dziewczyn całować. No pocałuj Kasię, tak ci ładnie zycyła. Ale ona mnie też. Całuję cię mocno, moja głupotko, moja niemotko kochana. Ale usiądź ta teraz, bo to wszystko ostygnie. Matka, ale ja się przecież z tobą nie pomogłem. Bóg ci zapłać, moją drogą. Krzyczysz na mnie, aleś dobro. Zawsze cię kochałem. Niech ci Bóg wynagrodzi zdrowiem i cierpliwość da ci świtą i bądź dla nas uśmiechnitą. Bóg zapłać ci, ojciec. Nas opiekunie i zywicielu, ty bądź zdrowy, bo co my bez ciebie zrobimy, niebogi?